Halo. Zaraz zobaczymy, czy wszystko działa. Słuchajcie, mam troszkę słabe połączenie, ale mam nadzieję, że uda mi się z Wami dzisiaj pobyć. Powiedzcie mi zatem, jak mnie widać, jak mnie słychać, dlatego że miałam problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Nie wyświetlają mi się oczywiście Wasze komentarze, więc nie wiem, czy coś piszecie. Okej. Czy ktoś coś pisze? O, jest, są komentarze. Witajcie, kochani. Ja tutaj jako pani dwupunktołajowa chcę Wam złożyć osobiście wszystkim znajomym, nieznajomym, przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia. I wysyłam bardzo gorące wibracje prosto z mojego serca. Cześć, kochani. Kurczę, chyba już się najedliście. Cześć, witajcie, kochani. Dobrze widać, dobrze słychać. Dzięki, Agnieszka. Pozdrawiam Was wszystkich również bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Jest ok, mówicie. Ok, no to o, tutaj trzeba przyciszyć. To mam nadzieję, że nam się uda. Tutaj steruję polem serca, żeby ogarnęło tutaj bardzo dobre wibracje i stworzyło dobre pole, żeby nie było tutaj żadnych zakłóceń. Także witam Was cieplutko. Widzę 36 osób, także miło mi bardzo, że jesteście. Ciekawa jestem, czy macie wolny ten wieczór, już teraz do wieczora, jakby do północy powiedzmy, żeby ze mną spędzić chwilkę czasu. Tak sobie pomyślałam właśnie, że dlaczego nie przełamać jakichś schematów i nie spotkać się z Wami właśnie dzisiaj i też zaproponować Wam czegoś, co Was przygotuje na te święta, na to, jak będziecie świętować, na też różnego rodzaju relacje, w których jesteście, na spotkania z znajomymi, z rodziną. Także miło mi, że jesteście. I powiedzcie mi, jak się macie? Zostawcie serduszko. Ja jeszcze udostępnię to w mojej grupie, żeby osoby, nie wszyscy mi mają znajomych, z tego co zauważyłam. Także kochani, powiedzcie mi, jak się macie? Czy jesteście w dobrym humorze? I jesteście gotowi na kilka minut ze mną? W mikołajowym nastroju. Taki prezent ode mnie pod choinkę dla Was. Wprawdzie choinki za sobą nie mam, ale mam na przykład takie świecące coś. Może to zastąpić nam choinkę i ja będę Waszym prezentem w tym momencie. Może być? Fajnie, że jesteście, kochani. Dobrze, moi drodzy. To witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. I opowiem Wam dzisiaj kilka takich ciekawostek na temat generalnie naszego życia. Też w odniesieniu do tego czasu, w którym właśnie teraz jesteśmy. I tak nie chodzi mi generalnie o same święta, bardziej chodzi mi, wiecie, o ten czas taki globalny czas, w jakim się znajdujemy jako społeczeństwa, jako cała cywilizacja, o tym, co jest dla nas ważne, co jest dla Was ważne, żeby się nad kilkoma rzeczami zastanowić, ale też kilka rzeczy po prostu rozważyć, jakby poszerzyć swoją własną świadomość o kilka takich, myślę, ważnych aspektów, o których rzadko się mówi, albo o których w ogóle się generalnie nie mówi. A więc też sobie tutaj zapisałam takie pytanie, co jest ważne? Co jest dla nas ważne? Co jest ważne dla Was, dla nas wszystkich, na co dzień? Serduszka dla tych, co dołączają oczywiście. Ja też dziękuję za życzenia i też życzę wszystkim dużo miłości. Także kochani, co jest dla nas ważne? Takie też pytanie, myślę, dobre na dzisiaj, dobre na ten czas, który będziecie spędzać ze swoimi bliskimi. Dobre, myślę, też pytanie z tego względu, że zaraz wchodzimy w nowy, kolejny rok i pewnie część z Was, albo większość, będzie robiła nowe plany, może nawet postanowienia. Ale a propos postanowień, planów i celów, jeszcze zrobimy sobie live'a w nowym roku. Natomiast to, co myślę jest ważne, żeby rozważyć sobie dzisiaj,
to to właśnie, w jakim czasie my żyjemy, w jakim czasie jesteśmy jako te społeczeństwa, jako społeczeństwa, jako cywilizacja. Ponieważ żyjemy, tak jak zauważyliście zapewne, w czasach dosyć niespokojnych. I mimo tego, że mamy dostęp do informacji, mamy globalny dostęp do informacji, do tego wszystkiego, tak co się wokół nas dzieje, to jednak okazuje się, że takie szczątkowe informacje potrafią nas w ogromnym stopniu zaprogramować. My nigdy nie widzimy pełnego obrazu, nie znamy tak naprawdę całej prawdy, ponieważ docierają do nas pewnego rodzaju, nie wiem, szczątki, albo raczej poglądy i opinie, powiedzmy mediów lub różnych stron, które nam po prostu pokazują coś w taki, a nie inny sposób. Dlaczego o tym mówię? Bo tak jak już wspomniałam i wiecie, pamiętacie, że byłam na spotkaniu z Gregiem Bradenem. To Greg Braden, powiem Wam kilka właśnie rzeczy, o których on mówił, że żyjemy właśnie w takich czasach wyzwań. I to, czym nas straszą na przykład na co dzień, to między innymi zmiany klimatyczne, prawda? Ocieplenie klimatu, konieczność redukcji różnego rodzaju naszych działań. To oczywiście jest ważne, natomiast na przykład Greg Braden, z tego względu, że on jest w ogóle geologiem, mówi o tym, że zresztą to są te rzeczy, którymi ja się interesuję, powiedzmy, od 12 roku życia, więc myślę, że dla tych osób, które się to również tym interesują, nie będzie to nic nowego. Ale że zmiany klimatyczne nie są tylko i wyłącznie spowodowane naszym działaniem i oddziaływaniem, ponieważ uczestniczymy w cyklach o wiele większych niż te, które my sami tworzymy jako społeczeństwo, jako ludzkość. Są to cykle geologiczne różnego rodzaju. Tak, więc te zmiany klimatyczne, one nie są tylko i wyłącznie zależne od nas. My dokładamy swoje poprzez naszą działalność, ale podlegamy również cyklom ekonomicznym, co jest widoczne między innymi właśnie w tych działaniach, czy w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, prawda? I tak jak na pewno zauważyliście, co się dzieje na przykład, kiedy już odstawimy te świeczki z 1 listopada, to podlegamy nowemu cyklowi właśnie zakupów przedświątecznych. To są takie małe rzeczy, takie drobne, ale te cykle jednak są i my im podlegamy. I trzeci obszar takich dużych cykli, którym podlegamy, to są konflikty. To są konflikty ludzkie, konflikty, które dzieją się tutaj globalnie, w których my albo uczestniczymy, albo też o nich przynajmniej słyszymy. Więc które z tych cykli są najistotniejsze, jeżeli chodzi o zmiany, o nasz udział, o to, co my możemy zrobić ze swojej perspektywy, co my możemy zrobić pod względem naszego własnego udziału albo też nieudziału. Pozwólcie, że zdejmę już czapunię, bo troszkę się robi ciepło. Także kochani, czy to rzeczywiście jest klimat? To jest to, czego najbardziej powinniśmy się obawiać? Więc okazuje się, moi drodzy, że nie, dlatego że już od wielu, wielu lat, jeżeli możecie poszukać sobie tych informacji, badania lodowców pokazują, że na Ziemi wzrasta w sposób naturalny ilość dwutlenku węgla i średnia temperatura również w bardzo, bardzo dużych cyklach. Słabnie wówczas pole magnetyczne Ziemi w takim przypadku i my jako ludzie jesteśmy zsynchronizowani z tym, co się dzieje właśnie pod względem takim klimatycznym, geologicznym, biochemicznym, w ogóle z tą planetą, na której my żyjemy. Jesteśmy również jakby w tych cyklach nie tylko magnetycznych Ziemi, ale podlegamy wpływom solarnym, a więc tym wszystkim cyklom, którym podlega Słońce, temu, co się dzieje na Słońcu. Więc badania również pokazują, że gdy powstają wybuchy na Słońcu, ma to bardzo duży wpływ na zachowanie ludzi, na to, co się dzieje w ogóle w społeczności, w społeczeństwach, jak reagują na to ludzie. I kiedy powstają właśnie wybuchy na Słońcu, kiedy słabnie pole magnetyczne Ziemi, ludzie stają się bardziej agresywni. Ludzie są bardziej podatni na konflikty, są mniej skłonni do współpracy. I to można zauważyć właśnie między innymi teraz. I jak mówi Greg Braden, statystyki pokazują, że w roku 2020 znajdziemy się właśnie w takim szczycie, a właściwie trochę w dołku, jeżeli chodzi właśnie o siłę, moc pola magnetycznego Ziemi, co już jest widać na świecie, jeżeli chodzi o wzrost niepokojów różnego rodzaju, prawda, i załamań. Więc te cykle wpływają na konflikty na Ziemi, na to, jak my się zachowujemy, jak my reagujemy na wojny, na różnego rodzaju kataklizmy. I w tych momentach, bo one są ważne, te momenty, w tych momentach zawsze też dochodzi do wielkich przełomów, do innowacji i do odkryć. A więc
jednocześnie zadziewają się tak naprawdę dwa zjawiska. Pierwsze jest takie, że jesteśmy bardziej podatni właśnie na konflikty, a drugie, że jesteśmy bardziej otwarci na inspiracje, na dzielenie się też tym, co mamy w sobie, na jakieś przełomowe odkrycia, tak? Na różnego rodzaju wielkie rzeczy, które się w tych właśnie momentach zadziewają. Badania lodowców, jak już wspomniałam, pokazują między innymi to, że w bardzo, bardzo dużych cyklach nasza Ziemia w sposób naturalny przechodzi przez takie, powiedzmy, momenty czy pułapy, w których wzrasta zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, słabnie pole magnetyczne Ziemi i to dzieje się w sposób naturalny, poprzedzając nadejście kolejnej epoki lodowcowej. A więc my, używając tych wszystkich rzeczy, które zwiększają, powiedzmy, zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, delikatnie przyspieszamy to wszystko. Natomiast my nie jesteśmy głównym powodem tego, że klimat się zmienia. Natomiast naszą odpowiedzialnością jest to wszystko, co my robimy na co dzień, w odniesieniu do siebie samego i do tego środowiska, w którym funkcjonujemy, tak, żeby zadbać o nasz dom, w którym żyjemy. To jest nasza ogromna odpowiedzialność. I my mamy teraz szansę, moi drodzy, dlatego też o tym mówimy. Ika, nie bój się. Za moment prześlemy ci ogromną, ogromną porcję miłości i wszystko będzie dobrze. Od razu ci to mówię. Na pewno wszystko się skończy dobrze. Moi drodzy, więc chodzi o to, że chciałam powiedzieć o tej odpowiedzialności naszej, ale w takim rozumieniu, że naprawdę, że mamy w sobie moc do tego, żeby w tych momentach, w jakich właśnie żyjemy, funkcjonujemy, czy właśnie w takich trudnych dla nas momentach też życiowych, my jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje, poprzez wzięcie odpowiedzialności i kontroli za siebie samych, za nasze emocje, za to, za nasze perspektywy, za to, jak postrzegamy dane sytuacje, jak widzimy samego siebie, jak widzimy również innych ludzi. My możemy zmienić bardzo dużo, kiedy mamy świadomość tego całego tła, które się jakby dzieje, tak? Które jest po prostu za nami. Więc zawsze mamy wybór, moi drodzy, zawsze mamy wybór. Nie mamy wpływu na innych ludzi, takiego bezpośredniego, tak, żeby albo kogoś zmusić, albo sprowokować, żeby zachował się tak, a nie inaczej, albo żeby ludzie byli dokładnie tacy, jakimi my chcemy, żeby oni byli wobec nas albo wobec innych ludzi. Natomiast poprzez moc i energię naszych serc mamy bardzo, bardzo duży wpływ na to, jakie informacje wysyłamy do tego pola otoczenia, w którym funkcjonujemy. Więc tu dziewczyny wysyłają dużo miłości w Twoim kierunku, Ika. Więc te czasy są dla nas wyzwaniem. A kiedy zrozumiemy te cykle, wtedy my jesteśmy w stanie bardzo świadomie podchodzić do tych zmian, które zauważamy w naszym środowisku, w którym funkcjonujemy. I naprawdę chciałam Was na to uczulić, że po prostu to wszystko jest. To jest, ale żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nawet w obliczu takich sytuacji, które są dla nas trudne, to my nie jesteśmy niewolnikami. Nie jesteśmy ofiarami tego wszystkiego, co się dzieje w naszym środowisku, czy pod względem magnetycznym, czy solarnym, ale że mamy moc w sobie do tego, żeby zachować się i działać inaczej, żeby nie poddać się właśnie tym zewnętrznym wpływom. Więc mimo tego, że zachodzi bardzo wiele zmian wokół nas, łącznie z wymieraniem gatunków, to też jest coś, co się dzieje po prostu w sposób naturalny, kiedy zmienia się klimat, ale też my dużo oczywiście dokładamy do tego wszystkiego, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli mamy zapobiegać negatywnym skutkom tych zmian, w których my uczestniczymy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy tu jesteśmy i w tym uczestniczymy, żeby zapobiec jakimś, powiedzmy, negatywnym scenariuszom rozwoju naszej cywilizacji, to musimy też przekraczać stare sposoby myślenia. Te, które nie są już aktualne. Stare sposoby myślenia o świecie, o nas samych. Stare sposoby myślenia o relacjach, zarówno z tym światem, jak i relacjach z innymi ludźmi. Mówię to też, myślę, dzisiaj z tego względu, że chociażby ten czas, właśnie taki na przykład 25 grudzień, tak jak mówią różnego rodzaju pisma, to 25 grudzień właśnie w starożytności był tym czasem, tym dniem, który rozpoczynał coraz dłuższy dzień, tak? Więc ta światłość zwyciężała nad ciemnością, dzień stawał się coraz dłuższy. W
ciągu tych kilku tysięcy lat ten czas się trochę przesunął i ten dzień przesilenia przypada trochę wcześniej, no, około 21 grudnia. I zauważcie, że jak zaczniecie poszukiwać informacji, które są wszem i wobec dostępne, okazuje się, że ten 25 grudzień zawsze, w każdej kulturze, w każdej religii, wierze, czy czymkolwiek, jakkolwiek to nie umiemy, zawsze był dniem ważnym. To był też dzień, który był związany z narodzinami Boga Mitry, czy Boga Ozyrysa. A więc my zawsze ta symbolika Słońca, którego wpływom też podlegamy, była wpleciona w religię. Żeby zburzyć trochę wasze schematy myślowe, albo właśnie może stare, powiedzmy, podejście do pewnych rzeczy, Greg Braden też o tym mówił właśnie na swoim warsztacie. Ja to sobie też jakiś czas temu ściągnęłam na komputer i czytałam. Sięgnijcie do tłumaczenia pism Biblioteki Znak Hammadi. Jest to dostępne w języku polskim. Jakiś tutaj naukowiec przetłumaczył to i można naprawdę sobie to ściągnąć i przeczytać. Jest tam między innymi bardzo ciekawy opis stworzenia świata. Jest to pisma, które nigdy nie zostały włączone do Pisma Świętego. I takich pism jest o wiele więcej, które wnoszą jakby zupełnie inne i nowe spojrzenia na to wszystko, w czym uczestniczymy, albo w co, jak to powiedział kiedyś mój kolega z pracy, kazano nam wierzyć, że tak jest. Więc polecam wam również apokryfy wszelkiego rodzaju i starożytne pisma. Mnisi tybetańscy już 15 tysięcy lat temu zapisywali w swoich księgach różnego rodzaju prawdy duchowe czy spirytualne, których no niestety można się nauczyć tylko i wyłącznie tam, czy zajrzeć do nich, jak się pojedzie do Tybetu. Natomiast są to prawdy uniwersalne i one tyczą się nas jako człowieka, naszej właśnie relacji z tym światem, naszej relacji z innymi ludźmi, naszej relacji z naszą własną duchowością. I to jest to, do czego myślę, my dążymy. My nie powinniśmy, ale to, co się dzieje. Ostatnio nawet oglądałam, słuchajcie, nie wiem, słuchajcie mnie, jak coś chcecie powiedzieć czy zapytać, to odpiszcie. Ostatnio oglądałam również taki dokument. Dokument na temat Jarocina de facto, ale utkwiło mi jedno takie bardzo fajne zdanie, które tam powiedział jeden z artystów, że w tamtych czasach, kiedy był Jarocin, ten słynny koncert, to rewolucja była na zewnątrz. Ludzie mieli jakiś cel, walczyli z jakimś systemem, walczyli zawsze z czymś, prawda? Ta rewolucja była na zewnątrz. Dzisiaj nastają takie czasy, w których ta rewolucja zaczyna dziać się wewnątrz nas. I ona musi się tutaj zadziać, dlatego że dopóki ta rewolucja nie zadzieje się w nas samych, to wtedy ten świat się nie zmieni. I to się musi zadziać po prostu indywidualnie. Zadzieje się wtedy, kiedy właśnie poszerzymy pole naszego widzenia, pole naszych interpretacji, pole perspektyw i przestaniemy ufać tylko i wyłącznie jednym źródłom informacji, ale poszerzymy je o nowe, o inne, które są dostępne, tak żeby wyrobić sobie swoją własną opinię. Wybrać, w co wierzę. Dlatego, że wiele osób, tak jak napisałam w moim wczorajszym poście, płacze nad maleńkością. Tak można to nazwać. Płacze nad swoją pozycją ofiary, dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że może być inaczej. Kazano nam wierzyć, że nie może. Więc poszerzajcie swoje pole widzenia. Zobaczcie też, jak rozwój technologii wpływa na nas. Bo dzisiaj chciałam też mówić o relacjach. W jaki sposób rozwój technologii wpływa na nasze relacje? Zauważyliście to? Media społecznościowe, między innymi. To tutaj jakby są oczywiście pozytywne i negatywne, znaczy negatywne w cudzysłowie aspekty. Pozytywny jest taki, że my mamy moc. Mamy moc taką, że możemy sami tworzyć informacje. Możemy się nimi dzielić z innymi ludźmi, tak jak między innymi ja robię to teraz z wami. Być może was natchnę do tego, że po coś sięgniecie, czy po jakąś książkę, pozycję, czy po cokolwiek innego. Prawda? Natomiast mam takie wrażenie, że media społecznościowe spłaszczają często te nasze relacje. Kiedyś dużo więcej ludzie, mam wrażenie, wychodzili na zewnątrz, spotykali się ze znajomymi. Tak, ja dzisiaj na przykład odebrałam mnóstwo grafik na Messengerze, ale nie zadzwonił do mnie, a nie, jedna koleżanka z Krakowa dzwoniła, ale akurat prasowałam obrus. Więc to się zmienia, nasze życie, łącznie z życiem prywatnym, łącznie z życiem biznesowym,
wchodzi po prostu do technologii. Pozytywne, negatywne, inne, po prostu inne, inaczej. Telefony, SMS-y, kto dzisiaj pisze listy, piszemy maile, prawda? Internet, przepływ informacji. Wszystko jest szybciej, wszystko jest bardziej. Wiele to ma pozytywnych aspektów, ale czy w sposób pozytywny wpływa na nasze relacje z bliskimi? Wrzucałam też u siebie na profil, ale być może tego nie widać, bo Facebook obcina te zasięgi. Film zrobiony przez IKEA, taki po hiszpańsku, gdzie zadawano pytania ludziom odnośnie różnych jakichś tam trendów technologicznych, a później pytania o ich bliskich. Tak na przykład o historię dziadków, jak się poznali. I okazywało się, że nie wiedzieli. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście tak jest. Więc też warto o tym pamiętać, tak, że my swoich bliskich mamy tutaj i jeżeli nie będziemy tego doceniać, jeżeli nie będziemy ciekawi naszych bliskich, to nam się po prostu to wszystko będzie rozmywać. Nasze relacje będą po prostu coraz słabsze, nie będziemy wiedzieć nic. Czy wiecie na przykład, jak się poznali wasi rodzice? Czy wiecie, jak się poznali wasi przyjaciele? Ania, cześć Aniu. To wszystko jest ważne i tylko poprzez komunikację i bycie razem możemy budować taką prawdziwą troskę. Taką troskę, poczucie tej bliskości, tego, że możemy na kogoś liczyć, tego, że na to również, że ktoś nas zna. Bo tak jak wy na przykład, wy mnie znacie tylko poprzez pryzmat tych małych okienek, w których ja wam pokazuję jakąś część siebie. Ale to są małe okienka, to jest tylko część mnie, nie całość mnie. Więc jak ktoś będzie ciekawy, musi się do mnie zbliżyć, prawda? Więc tak samo jest z naszymi najbliższymi. Musimy się do nich zbliżyć, żeby ich lepiej poznać. I okazuje się często, że my mało o nich wiemy, że my ich słabo znamy. Mówicie, że smutny ten film. Ja na przykład widzę też to, jakby człowieka z różnych perspektyw, czytając kroniki Akaszy dla innych, bo na przykład znam kogoś i wydaje mi się, że go znam. Wydaje mi się, że go znam. Natomiast później ta osoba przychodzi do mnie na sesję, ponieważ ma otwarte serce, ufa mi. I kiedy czytam dla drugiej osoby informacje o niej samej, tak naprawdę, o tym być może, na co trudno jest jej spojrzeć samej, poznaję tą osobę, wtedy mam wrażenie naprawdę. Z tym wszystkim, co kocha, z tym wszystkim, czego się boi. I jakby pamiętam zawsze to wrażenie. Więc istnieje możliwość zawsze, żeby człowieka poznać bardziej. Ale trzeba być go po prostu ciekawym. I trzeba też potrafić spojrzeć z wyższej perspektywy. To też na przykład ostatnio Pauli dał taki przepis, mój przepis, na to, jak sobie poradzić w sytuacjach, kiedy na przykład nie przepadamy buziaczki Piotrek, nie przepadamy za jakimiś naszymi bliskimi, nie wiem, ciocią, wujkiem, tak, przyjeżdżają, mówią w Wigilię, tak, a czego nie masz dziewczyny, czego nie masz chłopaka, czego nie masz jeszcze dziecka. Tak, na pewno się z takimi sytuacjami spotkaliście, więc ja nauczyłam się patrzeć wtedy z innej perspektywy. Jeżeli na przykład jest w moim życiu ktoś lub coś, kto po prostu ma inny sposób bycia, inny sposób postrzegania tej rzeczywistości, inny sposób definiowania tej rzeczywistości, bo po prostu inne priorytety. Więc zadaję często pytania o rzeczy, które dla mnie na przykład nie są ważne, ale nie chcę kierować się tym, że po prostu wypada odpowiedzieć, prawda? Więc najprostszym sposobem jest spojrzenie wtedy przy takiej komunikacji, czy w takich przypadku takich relacji, na tą osobę z poziomu wyższej perspektywy miłości. A więc zadaj sobie wtedy pytanie, spójrz na tą osobę z ciekawością, z takim pytaniem, w jaki sposób miłość chce się wyrazić poprzez tego człowieka. Nawet jeżeli on jest ci w jakiś sposób opryskliwy czy dokuczliwy, chce ci w jakiś sposób, nie wiem, nawet dogryźć, to spójrz na niego właśnie z tej perspektywy. Co ta osoba chce tak naprawdę powiedzieć za tym wszystkim, co mówi? Kim ta osoba jest? Czego się boi? Co kocha? Bądź ciekawy tej osoby. I gwarantuję ci, że jeżeli włożysz w to serce, spojrzysz na tą osobę z wyższej perspektywy miłości, to dostrzeżesz tą prawdziwą informację, ten prawdziwy komunikat, który podąża właśnie za tą osobą, który podąża za tym, co ta osoba mówi, kim ta osoba jest, co przez siebie samego chce wyrazić, nawet jeżeli to są tylko przekleństwa. Gwarantuję ci, że to dostrzeżesz. Dostrzeżesz w tej osobie wyrażenie miłości, bo my wszyscy tym jesteśmy. Jesteśmy czystą ekspresją miłości, tylko że na różne sposoby. Więc to taki mały podpowiadacz świąteczny. Chociaż dzisiaj słyszałam coś zaczerpniętego chyba z telewizji, także w takich przypadkach możesz powiedzieć po prostu, że
to jest dla Ciebie drażliwy temat. Więc, moi drodzy, jesteśmy naprawdę w przełomowych czasach, w których te relacje są z jednej strony dla nas ważne, ale się bardzo zmieniają i albo się będziemy próbowali dostosować do tych zmian, podążać za tymi technologiami, z tym, że my też zaczynamy się łączyć w ogóle z technologią, tak? Najnowsze pomysły, tutaj opowiadałam już niektórym z Was, na przykład Elon Musk tak zwany, prawda, który wymyślił procesor, który mielibyśmy instalować sobie w mózgu i po prostu moglibyśmy wtedy na zasadzie Wi-Fi'a czy Bluetootha ściągać sobie dane z komputera od razu do naszego mózgu. Nie kojarzy Wam się to z Matrixem? Mnie się trochę kojarzy. I Greg Braden mówi o tym, że jak możemy spojrzeć na to właśnie z takiej perspektywy, że a jeżeli my jesteśmy tą wyższą świadomością, czy po prostu świadomością poza tą wirtualną rzeczywistością, w której my jesteśmy, w której funkcjonujemy, i dajemy sobie samym wskazówki i znaki, żeby się domyślić, co tak naprawdę jest ważne, o co chodzi w tej grze, czy w ogóle o co chodzi. Prawda? Zresztą Elon Musk powiedział, że jak dla niego to my żyjemy praktycznie na 100% w wirtualnej rzeczywistości, więc warto ten pomysł sobie rozważyć, też poszerzając swoją wiedzę o różne kwantowe odkrycia. Prezent dostałam pod choinkę. Moje ukochane Enjoy, jak widzicie. No więc, kochani, jednocześnie istnieje właśnie wokół nas taka cicha walka. Cicha walka o utrzymanie tych starych standardów, stereotypów, schematów. Również w tym roku okazało się, że odkryto chromosomy. Odkryto chromosomy, a właściwie badając skamieniałości, powiedzmy, istot, które uważało się do tej pory za przodków człowieka, okazuje się, że istnieją takie chromosomy, które zostały zbadane właśnie w tym roku, te odkrycia i w skamieniałościach, gdzie odtworzono pewne dane DNA właśnie w tych z tych skamieniałości, pokazują, że tak naprawdę ewolucja jest nieprawdziwa, że tych, kogo my uważamy za naszych przodków jako ludzi, oni istnieli jednocześnie z człowiekiem, dlatego że my jako człowiek pojawiliśmy się na tej planecie około 200 tysięcy lat temu i od tamtej pory nasze DNA się nie zmieniło. Po prostu tacy jesteśmy od początku. Ewolucja istnieje, ona dotyczy różnych innych gatunków, ale nie nas, jako człowieka takiego, jakim my jesteśmy. I teraz zobaczcie, jak ogromny byłby koszt, żeby zmieniać wszystkie podręczniki w szkołach. Więc nadal nasze dzieci będą prawdopodobnie uczone właśnie tego, że istnieje coś takiego jak ewolucja. A mamy historię o ewolucji, mamy historię o stworzeniu świata w 7 dni, gdzie leży prawda. Prawda? Musimy ją sami sobie odkryć, sami sobie wyrobić swoje spojrzenie. Ale jak sobie pomyślimy o tym, że istniejemy na małym kawałku po prostu skały, który krąży w Układzie Słonecznym, który krąży w galaktyce, w Drodze Mlecznej, która krąży po wielkim wszechświecie, zobaczcie, jak małe zdają się wtedy nasze problemiki. Że tak naprawdę nie wiemy nic o wszechświecie, w którym funkcjonujemy. A tym samym oddajemy części siebie na rzecz technologii, osłabiając to, kim naprawdę jesteśmy. Osłabiając właśnie komunikację pomiędzy nami nawzajem, osłabiając nasze tak naprawdę serce. I generalnie to my jesteśmy tym, co naśladuje technologia. Myślę, że z tego też warto zdawać sobie sprawę, że to wszystko, co jest tworzone, to naśladuje tak naprawdę na przykład przesyłanie informacji pomiędzy naszymi neuronami w mózgu. Prawda? Wszystko, co tworzymy, to tak naprawdę chcemy w tej technologii, która nas otacza, zobaczyć świetność natury, którą jesteśmy my sami. Ale kto o tym myśli na co dzień? Kto na co dzień zastanawia się nad tym, skąd ja się w ogóle wziąłem? Po co ja tu jestem? Jaki ja tu mam cel? Ja się nad tym zastanawiam od dziecka, więc jestem trochę dziwna. Mam nadzieję, że i tak daje się kochać, nawet jeżeli jestem dziwna. Więc my jesteśmy, moi drodzy, to co chciałam Wam właśnie ważnego dzisiaj powiedzieć, doskonałą maszynerią. Taką doskonałą maszynerią jest nasze ciało, nasz duch i nasz umysł. I to wszystko może funkcjonować na o wiele, wiele wyższym poziomie, kiedy będziemy odkrywali i korzystali z naszego własnego osobistego potencjału. Do czego więc mamy w życiu dążyć? Niektórzy mówią, że do balansu.
Ale zauważcie, wyobraźcie sobie wagę, albo przypomnijcie sobie, jak wygląda waga. Balans. Tak, balans to jest coś, co jest nieruchome, prawda? Co jest równe czemuś. A więc balans to tak naprawdę śmierć naszej istoty, bo wtedy wszystkie nasze systemy po prostu się zatrzymają. Natura nie dąży do balansu. Natura dąży do... Dzięki. Natura dąży do tego, żeby się rozwijać. Dąży do rozwoju, a nie do balansu. Balans to jest tak naprawdę śmierć, to jest zatrzymanie. Więc nasze ciało, jak się okazuje, bo w tym roku również odkryto w ogóle nowy neuron, jakiś po prostu, który łączy nasz mózg jeszcze z gdzieś tam, już nawet nie pamiętam z czymś, ale to jest w ogóle wszystko fascynujące. W każdym razie okazuje się, że my bardzo niewiele wiemy na temat potencjału zarówno naszego mózgu, tak? Dopiero kilka lat temu zostały odkryte w naszym mózgu neurony lustrzane, które odpowiadają między innymi za empatię albo za to, że na przykład rozmawiasz z kimś i nieświadomie zaczynasz przyjmować taką samą pozycję ciała, jak ta druga osoba. Ja się przyłapałam na tym, że robię tak w czasie sesji na żywo, na przykład. Tak, to jest fascynujące, ale to zbliża nas po prostu do siebie. Więc nasze ciało jest maszynerią, która jest pełna jeszcze tajemnic, wielu rzeczy nieodkrytych, niezrozumianych przez nas. Tak samo jest z naszym DNA, prawda? Więc jesteśmy ciałem, duchem, jesteśmy tym umysłem, jesteśmy tym wszystkim razem. I kiedy nasze systemy pracują w równowadze, a bardziej nie w równowadze, nie w balansie, nie o to chodzi, w równowadze, czyli w harmonii, w spójności, to wtedy właśnie jesteśmy w stanie rozpędzić ten nasz wewnętrzny potencjał. Potencjał, który jest o wiele większy niż to, z czego w ogóle sobie zdajemy sprawę. Kurczę, no nie chcę powiedzieć Wam też za dużo, nie z tego względu, że nie wiem, że to nie jest odpowiedni czas, ale też, żeby po kolei, żebyśmy do tego wszystkiego dochodzili. I właśnie, cud, ciało, umysł, duch. Więc my mamy dążyć przede wszystkim, słuchajcie, do harmonii. I do tego też dąży natura. Zauważcie, że tam wszystko dzieje się zawsze w odpowiednim czasie. Tam jest timing, ale nikt nikogo niczego nie goni. Zauważcie, że nasze ciało podtrzymuje siłę, nad którą my nie mamy kontroli, nie mamy na nią wpływu żadnego. Nie dbasz o to, że masz, nie wiem, kontrolować swój oddech albo bicie swojego serca. To robi za ciebie właśnie coś, czego nikt nie jest w stanie nazwać. To tak na marginesie, żeby sobie uświadomić to, jak ogromnym po prostu my jesteśmy cudem. Że nie ma szans na ten moment stworzyć na przykład takiego komputera, który byłby w stanie obsługiwać dane w taki sposób, jak nasz mózg. A więc jesteśmy geniuszem, jesteśmy takim biologicznym komputerem z oprogramowaniem świadomości. Ja sobie to tak zawsze wyobrażałam i tak sobie to gdzieś też opisałam. Więc mimo tego, że doprowadzamy czasami do chaosu, to właśnie poprzez wykorzystanie tej naszej wewnętrznej technologii jesteśmy w stanie zapanować tak naprawdę nad sobą i poprzez właśnie to wpłynąć na to, w czym się znajdujemy, wpłynąć na nasze życie, na to, jakie mamy relacje, bo właśnie to, jakim żyjemy życiem, jak rozwiązujemy problemy, czy osiągamy nasze cele, czy nie, czy jesteśmy wytrwali, czy jesteśmy konsekwentni, jakie mamy związki z innymi. Dokładnie, Gabriel. Bazuje na tym, co mówimy o sobie do samego siebie, a więc jaką tworzymy historię na nasz własny temat. I ciekawa jestem, jakie Wy macie historie na swój własny temat. Co mówicie do samych siebie o sobie? Bo to jest coś, co tak naprawdę warunkuje doświadczenie życia. Ja to sobie opisałam gdzieś również jako taką intencję życia tak naprawdę. To, co sobie najczęściej powtarzasz na swój własny temat, staje się po prostu niczym taka samospełniająca się przepowiednia. I dlatego to, co jest ważne, i tak w ogóle, nawet nie tylko dzisiaj, tylko tak generalnie, to poznanie samego siebie. Dlatego, że im lepiej znasz siebie, to wówczas nie dotyka cię krytyka innych ludzi. Nie dotyka cię czyjaś opinia, albo nawet to, że ktoś chce ci w jakiś sposób dokuczyć. Dlatego, że znasz swoje słabości. I kiedy nie zaprzeczasz swoim słabościom, kiedy je przyjmujesz, kiedy je akceptujesz w pełni, w całości, nikt nie może cię skrzywdzić, próbując ci w jakikolwiek sposób to uświadomić. Tak? Dlatego, że ty znasz siebie. Kiedy znasz siebie, wtedy jesteś w stanie dążyć do naprawy
tych obszarów albo tych części siebie, które czujesz, że po prostu możesz i chcesz poprawić, że chcesz, żeby to było inaczej właśnie w tym obszarze twojego życia. Kiedy znasz siebie, nie czujesz się gorszy od innych ludzi, bo nie czujesz potrzeby, żeby się porównywać z innymi ludźmi. Wiesz, że każdy po prostu jest sobą, wiesz, że każdy jest inny, a ty znasz samego siebie. Dokładnie. Ważne jest miłość do samego siebie i szacunek do siebie. Spędzamy sami ze sobą 24 godziny. Dokładnie. Aha, pamiętam jeszcze też takie jedno zdanie, które się pojawiło gdzieś kiedyś w moim życiu, że jedyną osobą, która nigdy cię nie opuści aż do śmierci, to jesteś ty sam. Więc zadbaj o tą najważniejszą relację w twoim życiu, a więc o tą z samym sobą. Tak, żebyś się albo nie zanudził, albo po prostu, żeby ktoś cię nie zamęczył. Ponadto, kiedy znamy siebie, jesteśmy w stanie znaleźć tą siłę w sobie. Siłę do tego, żeby coś budować nowego, żeby kreować samego siebie, żeby tworzyć siebie samego. Tak jak tylko nam przyjdzie do głowy. Dlatego, że kiedy znamy siebie, jesteśmy niezależni. Po prostu jesteśmy niezależni i wolni. Dlatego, że nikt nie może wtedy nam niczego wmówić, ani nas po prostu w żaden sposób zmanipulować, uwięzić nas. Kiedy mamy wolne serce, mamy też wolny umysł. Więc myślę, że to jest ważne, żeby po prostu znać siebie. Aby w ogóle poznawać siebie. Myślę, że poznawanie samego siebie to jest w ogóle coś, czym się zajmujemy albo możemy zajmować w ogóle całe życie. Ja mam wrażenie czasami, że właśnie, że wmawiamy sobie na przykład, że znamy innych ludzi. A czasami sobie myślę, że Boże, jak ja jeszcze mało na temat samej siebie wiem, że czasami potrafię sama siebie tak zaskoczyć, że po prostu witki opadają, jak to mówili w kabarecie. Gosia pisze, a tak często nie słuchamy siebie, spełniamy oczekiwania innych ze strachu przed odrzuceniem. Tak, dokładnie tak. To jest chyba, nie chyba, to jest powiedzmy tak, 90% osób, z którymi pracuję, jest wrażliwa na odrzucenie. To jest jakiś taki program po prostu, który funkcjonuje w nas jako w ludzkości, który właśnie powoduje różnego rodzaju później, w cudzysłowie powiedzmy, problemy. Nie chcę nazywać tego problemem, bo to nie o to chodzi, tylko to jest pewnego rodzaju realizacja programu w relacjach z innymi ludźmi. A więc albo się podkładamy, albo wchodzimy w rolę ofiary, albo odwrotnie, albo wchodzimy w rolę kata. No, różne rzeczy po prostu robimy, albo na przykład poświęcamy siebie, albo oddajemy po prostu wszystko na rzecz innych, po prostu żeby ktoś nas akceptował, przyjął, albo na przykład co jeszcze robimy ciekawego, ukrywamy tak naprawdę siebie, swoją prawdziwą twarz, nasze talenty często, tak, że na przykład nie pokażę mojej prawdziwej wartości, bo wtedy ktoś może ocenić, że jestem dla niego zagrożeniem i wtedy ja na przykład nie będę przyjęta w tym środowisku, w którym jestem. Jakby wiecie, to nigdy nie działa w ten sam sposób. U każdego to po prostu wpływa w zupełnie inny sposób na jego życie i funkcjonowanie. Madzia pisze, trzeba kochać siebie, to początek romansu na całe życie. Jak może być jeszcze piękniej? Dokładnie, Magdalena, uwielbiam pytania otwarte. Gabriel, właśnie, jak w takim razie nauczyciel może mnie czegoś nauczyć? Myślę, że może jedynie pokazać jakąś drogę, a reszta to już nasza robota. No tak, bo nauczyciel może cię nauczyć, nie wiem, jakiegoś narzędzia, pokazać ci jakieś narzędzie, tak? Pokazać ci drzwi, tak jak mówił Morfeusz w Matrixie, prawda? Ja ci pokażę drzwi, ale przejść przez te drzwi to możesz ty już tylko ty sam. Ja tego za ciebie nie zrobię. Ika. Ha, już nie, ale teraz większość jest przeciwko mnie, uważają za od miejsca. Zawsze tak czułam w środku, teraz jestem szczęśliwa sama ze sobą. No właśnie, i ja zauważyłam, że słuchajcie, kiedyś myślałam, że też jestem sama na tym świecie, ale nie jestem. Jesteście wy, jest jeszcze bardzo, bardzo dużo ludzi na tym świecie, którzy tworzą wspaniałe organizacje, zarówno badawcze, jak i edukacyjne, które ja uwielbiam, od których ja się też uczę cały czas, bo uwielbiam. Zresztą ja się bardzo lubię uczyć, zawsze tak było i tak chyba już będzie. Wiem, że nie jesteśmy sami. Tylko to jest też wpływ, słuchajcie, pewnych stereotypów, czy po prostu pewnych. To jest właśnie ten stary porządek. A więc myślimy na przykład, że skoro inni tak nie myślą, jak my myślimy, skoro być może inni tak nie czują, to nie jest tak. Gdybyście zaczęli mówić o tym, jacy jesteście naprawdę, albo co naprawdę myślicie o tym świecie, albo o czymkolwiek innym, to może się okazać, że nawet nie podejrzewalibyście o to, jak wielu z spośród waszych znajomych też się tym interesuje, też tak myśli. Tylko my się przyzwyczailiśmy do tego, że nie wypada, że się nie da, że lepiej nie wychodzić przed szereg, że lepiej nie być, wiecie, że lepiej nie odstawać, tak? Bo wtedy reszta cię nie przyjmie, bo będziesz po prostu tą czarną owcą. A to po prostu, to nie jest tak.
To jest często wręcz odwrotnie. No, możemy być czarnymi owcami w tłumie. Dzisiaj mogą się z nas śmiać, mogą nas uważać za odmieńców, a za 10 lat, kiedy nauka potwierdzi wiele z tych rzeczy, które my mówimy po prostu na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie tego, co czujemy, zresztą już potwierdza, to wszyscy będą mówić, kurczę, oni to już mówili 15-20 lat temu, nie? Kurczę, no i trzeba było tego słuchać wtedy. Także, kochani, wszystko jest w porządku. Wielu jest tak naprawdę ludzi na tej ziemi, którzy już widzą inaczej, myślą inaczej, czują inaczej, że musi być coś głębiej, że musi być coś więcej po prostu się kryć za tym wszystkim, że my tu jesteśmy. Natomiast nie zdradzają się z tym ludzie właśnie z obawy przed brakiem akceptacji. Tak? I tu właśnie chodzi o to uwolnienie swojego serca, że jak będziemy wolni wewnątrz, wolni sercem, wolni naszym umysłem, to po prostu nie będzie to miało dla nas żadnego znaczenia. Bo my wtedy będziemy po prostu wolni i szczęśliwi sami ze sobą. O tak, tak, chodziło mi o nieświadomych. Świadomi to moi bracia, z którymi się dzielę. Dokładnie. Więc zobaczcie, że zawsze uczono nas też, że nasze poczucie wartości zależy od czynników zewnętrznych. I ja też byłam w tym miejscu. Tak, też się tego uczyłam, też mnie tego nauczono, że moja wartość zależy od czego? Od stopni w szkole, później od jakichś osiągnięć, od stypendiów, od, nie wiem, od artykułów, od tego, tamtego, od mnóstwa różnych rzeczy, które są po prostu jakimś zewnętrznym odzwierciedleniem. Pochwały, uznanie, pozycje, pieniądze. Gosia pisze dokładnie, słuchajmy swojego wewnętrznego głosu, intuicji, głosu serca. Właśnie o tym mówią też ja i będę Was tego starała się uczyć, zachęcić, bo są różne też narzędzia do tego. Tutaj pisze Ania, to wszystko tak wygląda, poznając siebie stajemy się silniejsi, ale żeby to osiągnąć, trzeba mieć dużą siłę, dojrzałość wewnętrzną. Jednak z czasem jest łatwiej, lepiej. Ja myślę, że się tej dojrzałości uczymy w miarę tego, jak poznajemy po prostu samych siebie, wiecie? Dlatego, że nie od razu, jakby nie od razu to wszystko się, wiecie, zadzieje. Nie? Idziemy po prostu, najpierw będziemy w przedszkolu, a potem będziemy gdzieś tam dalej, wyżej. Mamy teraz piękne czasy, kwantowe narzędzia tu i teraz. Ważna jest nasza prawda i autentyczność. Możemy sami kreować swoje życie świadomie, prosto z pola serca. Jak może być jeszcze lepiej i radośniej? Ja myślę, że generalnie z serca. Dlatego, że to właśnie serce jest tym centrum naszej istoty, która nas łączy zarówno z tym polem, w którym jesteśmy, w którym funkcjonujemy. Natomiast różnego rodzaju narzędzia, one są, tak jak już mówiłam, one będą zawsze pomocne. Żadne nie jest lepsze, żadne nie jest gorsze. Cokolwiek wybierzesz dla siebie, to jest zawsze sposób dla ciebie. Czy to będzie tradycyjna, nie wiem, psychologia, czy tradycyjna psychoterapia, czy to będzie jakieś nowe podejścia, tak? Czy hipnoza, czy teta, czy cokolwiek innego. Wszystko będzie dobre. Tylko po prostu też nasz umysł jest przyzwyczajony do tego, że my potrzebujemy narzędzia. Że bez narzędzia nie jesteśmy w stanie uruchomić naszej wewnętrznej mocy. Więc narzędzia są dobre. Dopóki nie nauczysz się, nie uświadomisz sobie, że te narzędzia nie są ci po prostu potrzebne. Że już potrafisz ze swojej mocy wewnętrznej, ze swojej maszynerii po prostu korzystać i tworzysz to swoje życie świadomie. Dlaczego mówimy świadomie? Wszystko się liczy. Liczy się każda twoja myśl, każda twoja emocja. Naszą wibrację stanowi to, co myślimy, to, co czujemy w danym momencie, nasza postawa. Wszystko to po prostu jest informacją, które nasze pole elektromagnetyczne wysyła do otoczenia, w którym się znajdujemy. I to pole elektromagnetyczne zostało zbadane już 27 lat temu właśnie przez Instytut HeartMath. To, o czym właśnie też staram się tutaj mówić i poszerzać tą wiedzę także w Polsce. Więc jest to coś, co jest charakterystyczne również w naturze, dlatego że pole elektromagnetyczne serca ma kształt taki sam jak wszelkie pola elektromagnetyczne w naturze, tak jak pole elektromagnetyczne Ziemi. Pole elektromagnetyczne Ziemi chroni Ziemię przed wpływem właśnie Słońca, przed chociażby tymi wybuchami na Słońcu, prawda? Ponadto pole elektromagnetyczne ma dźwięk. I jak się... Można też to nagrać. Znaczy ja nie wiem, nie mam pojęcia jak, bo aż tak nie jestem zaawansowana w technologiach. Natomiast wyobraźcie sobie, że twoje serce wraz z każdym uderzeniem tworzy powłokę, niewidzialną powłokę, pole elektromagnetyczne wokół ciebie. Zasięg tego to jest od 1,3 metra, nawet do 9 metrów. W zależności od tego,
jak silna jest, jakbyś, jak silne jest Twoje pole. I poprzez to pole każda informacja, którą wysyłasz, więc czy to będzie pozytywna myśl, czy to będzie negatywna myśl, czy to będzie na przykład uczucie miłości, czy to będzie uczucie gniewu, tak? To wszystko jakby wzbudza falę w Twoim polu elektromagnetycznym, to jest dźwiękiem. Więc my cały czas wysyłamy te częstotliwości na zewnątrz. Cofnę na chwilę, zobaczę, co tutaj piszecie. Ewa, każde narzędzie jest dobre, lecz spotkanie z sobą daje wielka moc, to wielka odwaga stanąć oko w oko ze sobą. Ale warto. Też jestem tego zdania. Bo jak na przykład widzimy wówczas coś, co no, nie ocenilibyśmy tego w sposób pozytywny, tak? I mamy odwagę się do tego przyznać, że o kurczę, no niezła była ze mnie za łza. Nie. I jak potrafimy po prostu to wziąć na klatę, że tak powiem, to jest fascynująca przygoda, takie poznawanie po prostu samego siebie, bo to nam daje też wtedy potencjał do tego, żeby być bardziej akceptującym wobec innych, żeby być bardziej otwartym na innych ludzi, żeby być pełnym troski, żeby być cierpliwym, prawda? Bo potrafimy przyjąć samego siebie z każdą jakąś wadą naszą osobistą, czy nawet z tym, co nam się nie do końca podoba. Jak potrafimy przyjąć siebie, potrafimy przyjmować też innych ludzi. No, muszę przewinąć sobie, co tu piszecie. Od kiedy pamiętam o sercu, żyję bardziej spokojnie. Dokładnie tak, Dominiczko. Także, kochani, takie pytanie dla Was. Gabriel, jaki człowiek lekki jest po takim spotkaniu z samym sobą? No na pewno lżejszy. Ważna jest jakość naszych myśli. Wszystko jest energią, informacją. U mnie zdecydowanie pozytywną. Wdzięczność i miłość generują szczęście. Dziś jestem świadomie wibracją miłości i światła. Magdaleno, to trochę brzmi jak ze szkolenia o dwupunkcie, powiedziałabym szczerze. Taki tekścik. Natomiast spójrzcie na przykład, zastanówcie się na momencik teraz, gdzie jesteście teraz? W jakim momencie swojego życia? Czy jesteście w takim momencie swojego życia, w jakim chcieliście być na przykład 5 lat temu? Albo chcieliście być 10 lat temu? Pewnie nie. Ale założę się, że jakiś duży procent, może 80, może 60 przynajmniej, jesteście na pewno w takim miejscu, o którym marzyliście, że będziecie ileś tam x lat temu. Albo nawet Wam się wydawało, że to nie będzie możliwe być taką osobą, jaką jesteście teraz. Czy nie macie na przykład dzisiaj wielu rzeczy, o których marzyliście będąc dziećmi, do których nie mieliście dostępu? Tak? Jak ja byłam dzieckiem, to nie było internetu. Jak miałam Walkman, to po prostu był mega sukces. Prawda? Wtedy, jak na święta ktoś ci przyniósł czekoladę albo mandarynkę, o matko, byłeś po prostu w niebo wzięty. Zobaczcie, jak dużo my dzisiaj mamy. Po prostu półki w sklepach się uginają pod tymi czekoladami, słodyczami, po prostu pod tym wszystkim, pod tymi zabawkami. A kiedyś dostać lalkę Barbie? O matko, po prostu lalka Barbie. Tak? Zobaczcie, jak świat się zmienił. Jak dużo wytwarzamy dóbr. Kupujemy je. W większości w ogóle ich nie potrzebujemy. Też to mam. To taka choroba cywilizacyjna chyba się robi z tego. Więc czasami po prostu warto sobie przypomnieć o tym, że jest inaczej. I że mimo tego, że ekonomia mówi, że dobra są ograniczone, zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać swoją kreatywność, stworzyć ten świat inaczej. Ja nie mówię bez dóbr, ale po prostu inny, w którym inaczej eksploatujemy, nie wiem, surowce, prawda? W którym po prostu robimy to wszystko bardziej świadomie i mądrze. Ale uświadommy sobie, że tego po prostu jest mnóstwo. Po prostu mamy wszystkiego dużo, mamy za co być wdzięcznym, prawda? Kto się wychowywał w latach 90., kto pamięta, jak było wtedy, jaki był naprawdę niedobór, tak jak czekolady były na wagę. Tak, mamy naprawdę wiele powodów do tego, żeby być wdzięcznym. Mamy prawo do tego, żeby po prostu wynagrodzić sobie gdzieś też te braki, które wtedy były. Nie wiem, ja na przykład czasami jak widzę jakieś ładne zabawki, na przykład albo jakieś misie, albo cokolwiek, to myślę, Boże, dlaczego ja nie mam dziecka? Wtedy nie było takich ładnych zabawek, prawda? To ja bym kupiła po prostu te wszystkie zabawki, tak? Komu tylko bym mogła kupić, bo to wszystko jest takie ładne. A wtedy tego nie było. Więc mamy naprawdę za co być wdzięcznym. Ika pisze, dokładnie tak, paczka słodyczy to była euforia szczęścia. No dokładnie, po prostu dokładnie. Nawet takie laski na choinkę, prawda? Bo się ciumkało po prostu te sople z cukru i to po prostu była mega frajda, prawda? Zobaczcie, jak dzisiaj mamy tego wszystkiego. My naprawdę żyjemy w dostatku. Ludzie narzekają, ale my żyjemy w dostatku.
A 70 i 80, no podejrzewam, że też tu są tacy. Wtedy to pewnie w ogóle była jeszcze inna frajda. Ja pod choinkę córce rodzicom dałam kryształy górskie, z których zrobiłam sama biżuterię wisiorki. Cudnie, pięknie, kryształy oczyszczają też. Na pewno też nie docenią. Tego nie docenią. Dlaczego mają nie docenić? Nie programuj się tak. Zaprogramuj się, że to docenią. Mam nadzieję, że będą działać. Na pewno będą działać. Widzę Joasia tutaj. Na pewno tutaj są 70 i 80, bo w moich grupach jest przekrój po prostu no nie wiem, no od 20, no chyba od 20 do 100 to bym się pewnie nie pomyliła. Lata 60, jest jeszcze Basia. Pamiętam te czasy i byłam za wszystko wtedy wdzięczna. Stanie w kolejkach za kawą i pomarańczami w latach 80. O właśnie, a mi mama opowiadała, czy ciocia, że kiedyś poszłam z nią na zakupy, stałyśmy w jakiejś długiej kolejce i ja zaczęłam mówić, wołać do niej, mamo, mamo, czy coś w tym rodzaju. Mówi, dlaczego mówisz do mnie mamo, przecież jestem twoją ciocią. Ja mówię, ale ciociu, jak będę do ciebie mówić mamo i będę płakać, to nas wtedy wpuszczą w kolejkę. Tak, a ja miałam wtedy chyba 4 lata. Więc zobaczcie, jaka mała cwaniara już wtedy byłam. Więc naprawdę mamy, właśnie, mieliśmy mniej i potrafiliśmy wtedy, myślę, bardziej doceniać. Więc warto, myślę, o tym sobie przypomnieć też dzisiaj, tak? Kiedy ja obieram mandarynkę i myślę sobie, Boże, jaki to jest cudowny zapach, takiego po prostu, wiecie, taki świąteczny zapach. Dla mnie mandarynka to są po prostu święta. Mandarynka święta, czekolada święta. Tak? A dzisiaj po prostu tyle tych czekolad. Nikt nie doceni czekolady. Dasz komu dziecku czekoladę, to z ciebie rzuci tą czekoladą. Tak, bo co to jest zawartość? Anna, czasem kupuję maskotki sama sobie. Ja też, kochana. Nic, po prostu nie ma w tym nic złego, uważam. Maskotki są bardzo fajne. Dominiczka, w latach 50. czy 60. chyba się za wcześnie urodziłam. Dominiczka, to ty może w ogóle, ty w ogóle nie ten wiek, wiesz, w ogóle, nie to tysiąclecie. Także widzicie, naprawdę warto sobie przypomnieć przy okazji tego, gdzie jesteśmy. Właśnie, mieliśmy lepszy wgląd. Lata 80. to nic nie było. Dostawałyśmy w szkołach paczki od Rosjan. No faktycznie były różne takie rzeczy, ciekawostki były też, tak? Ale właśnie zobaczcie, że dzisiaj naprawdę mamy dużo. Naprawdę mamy tak naprawdę dostęp do wszystkiego. Tak? I do środków pieron, no nie wiem, do wszystkiego absolutnie. A czy potrafimy być wdzięczni? Czy potrafimy być wdzięczni właśnie za ten, nie wiem, dach nad głową? Za to, że mamy tych bliskich koło siebie? Tak? Że mamy to wszystko, co mamy. A mogliśmy tego nie mieć. Przecież na tym świecie i czujemy się współodpowiedzialni, i nie mówię w sensie takim dosłownym, ale po prostu współodpowiedzialni, bo żyjemy na tej samej ziemi, w tym samym polu magnetycznym, do którego my też dokładamy swoje informacje. Są ludzie gdzieś tam, gdzie żyją w konfliktach, prawda? I nie mają tego. Czekajcie, kontroluję czas, żebym za długo nie gadała, bo na pasterkę może ktoś idzie. Więc bądźmy wdzięczni. I myślę, że właśnie dzisiaj to jest też dobry dzień właśnie na to, żeby wyrazić tą wdzięczność. Posiedzieć sobie w ciszy, wymienić, wypisać wszystko, co się pozytywnie zmieniło w naszym życiu. Ja to staram się robić na bieżąco. Mam taki włochaty notesik, taki naprawdę z włosami, takimi niebieskimi i tam sobie gdzieś zapisuję, albo w moim bullet journalu. Zawsze mam strony z wdzięcznością, a więc dziękuję za... I warto sobie o tym po prostu powtarzać, przypominać, bo jak sobie nie będziemy przypominać, to wiecie, to nie chodzi o to, żeby wymienić sobie przed snem, policzyć na palcach, ale żeby naprawdę sobie to gdzieś zanotować, stworzyć sobie ten dziennik, potem sobie przewracać tak, o kurczę, rok temu, faktycznie, kurczę, no naprawdę mam za co być wdzięczna, nie, bo my zapominamy. A dlaczego zapominamy? Zanim przyjdziemy dalej do kontaktu z naszym sercem, zapominamy dlatego, że my otrzymujemy naprawdę bardzo dużo w naszym życiu, realizujemy, działamy, otrzymujemy bardzo, bardzo dużo, ale potrafimy się skupić nie na tych 90% tego, co dostaliśmy, co nam życie dobrego dało, ale właśnie na tych, kurde, 10 czy 5% tego, co nam się nie udało osiągnąć albo nie poszło po prostu po naszej myśli. To jest siła naszego skupienia, tak? To nic po prostu, że wszystko jest super fajnie, powiedzmy, w tym obszarze, ale tu po prostu jakaś drzazga tutaj tak w moim palcu i to mnie boli i uwiera i na tym się ludzie w zasadzie w większości skupiają, na tym, co nie wychodzi, na tym, co nie działa, na tym, co nie jest po mojej myśli. I ja też tak czasem mam i też się równam po prostu, tak, że hej, zastanów się. Ja codziennie za wszystko dziękuję, obfitość przychodzi sama od wszechświata. Dzięki takim istotkom jak ty, ja jestem już wdzięczna każdego dnia i przypominam sobie o tym codziennie. Myślę, że sprawiłaś, że że jest nas wielu, tak myślę, tak? No to bardzo fajnie, to się cieszę, słuchajcie.
Akceptacja to jest właśnie kolejna rzecz, taka, o której chciałam powiedzieć w kontekście takich aspektów i jakości naszego serca. Dlatego, że kiedy skupiamy się na tym, co nie poszło po naszej myśli, to wtedy wchodzimy w taką tak zwaną niską wibrację naszego lęku, naszych negatywnych myśli, rozczarowania, wibracje depresji często. Dlatego, że brakuje nam akceptacji tego, co jest, tego, jakim jest. Ja się też w tym ćwiczę. Staram się ćwiczyć, dostaję coraz większe wyzwania, nie powiem, ale po prostu, żeby akceptować wszystko, co się wydarza, że po prostu to się już wydarzyło. Tego, co się wydarzyło, już nie zmienisz. Możesz jedynie zmienić swoje myślenie i swój stosunek do tego, czego doświadczyłaś, czy doświadczyłeś. Nasze spojrzenie na zdarzenia i na świadczenia z akceptacją sprawiają, że jesteśmy w stanie wyciągać z nich wnioski, jesteśmy w stanie spojrzeć na te wydarzenia jak na dar, dar dla nas samych. To nam daje moc do tego, żeby właśnie wykorzystanie tych darów wprowadzić do naszego życia, żeby nasze życie skierować na nowe tory, na inne tory, żeby coś zmienić, co być może w nas spowodowało, że doświadczyliśmy czegoś w taki, a nie inny sposób. Akceptacja i wdzięczność, gdzie wdzięczność, jak pokazują badania, jest czystą wibracją miłości, więc jeżeli nie potrafisz przywołać w sobie, wzbudzić w sobie uczucia miłości, tak po prostu na zawołanie, a to po prostu jest najwyższą wibracją, to pamiętaj o tym, że masz wdzięczność. Tak, że akceptacja i wdzięczność potrafi nas uwolnić od napięcia, od stresu i od wszelkich właśnie wyczerpujących nas emocji. Super to opisał Eckhart Tolle w Potędze Teraźniejszości. Kurczę, nie wiem nawet, czy to czytałam. Znam tytuł, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy ja to czytam, jakąś jego książkę czytałam, ale nie jestem pewna, czy to. Więc w jaki sposób możemy to zrobić? W jaki sposób wprowadzać więcej tych aspektów serca do naszego życia? Dlaczego to jest ważne? To jest ważne nie tylko z naszej osobistej perspektywy, właśnie żeby być bardziej odpornym, żeby być bardziej wolnym, niezależnym od zewnętrznych czynników, a więc nie pozwalać de facto na to, żeby jeżeli coś nie powodzi mi się tutaj w moim otoczeniu, coś sobie zaplanowałam, to nie poszło tak jak chciałam, żeby poszło, albo nie osiągnęłam tego, co chciałam osiągnąć, żeby to nie wpływało na spadek po prostu mojego samopoczucia, na spadek mojej wibracji, tak? Ale właśnie, żebyśmy byli w stanie, no właśnie, mowa ciszy, chyba to czytałam, to mowę ciszy czytałam, dokładnie. Żebyśmy byli w stanie wpływać poprzez dbanie o naszą osobistą wibrację, wpływać na podnoszenie kolektywnej wibracji i kolektywnej świadomości. I możemy to robić właśnie poprzez koherencję serca. I to jest to, do czego chciałam właśnie dzisiaj nawiązać i zaprosić Was do wspólnego ćwiczenia, które ma na celu właśnie zwiększenie takiej społecznej spójności. Z tego względu, że będziemy się spotykać szeroko przez najbliższe dni, nawet być może tygodnie, tak, brać udział w różnych spotkaniach, tak żeby wnieść więcej tej jakości, aspektów serca właśnie do tych spotkań, które są przed nami, ale też żeby to rozciągnąć później na cały nasz rok. A więc, moi drodzy, nie wiem, czy każdy zna, czy kojarzycie te różne pojęcia. Zapraszam więc na stronę moją www.koherencjaserca.com albo też na drugą www.kronikiakaszy.com, w zależności od tego, co Was interesuje. Bo między innymi możemy to robić, właśnie zwiększyć te aspekty serca w naszym życiu poprzez wdzięczność. Dlatego właśnie o niej mówię. Dlatego, że jest to, tak jak pokazały badania, wibracja, która jest najbliższa wibracji miłości. Więc jest czymś naprawdę naturalnym, a my zawsze znajdziemy coś, za co możemy być wdzięczni w naszym życiu. I badania te potwierdzają, badania Instytutu HeartMath potwierdzają właśnie, że wdzięczność jest czystą taką wibracją i częstotliwością miłości. I przechodzimy do serca w związku z tym, tak? Dlaczego właściwie częstotliwości? Dlaczego to nasze serce? Dlaczego to pole serca i o co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę dosyć dawno temu, bo w 1994 roku dwóch naukowców, Armour i Ardel, odkryli, że serce posiada około 40 tysięcy neuronów. To odkrycie
tych nowych neuronów w naszym sercu sprawiło, że od tamtej pory istnieje taki termin, którym się posługują naukowcy w tych dziedzinach neurobiologii, neurologii, również w dziedzinach właśnie takich, powiedzmy, pracy nad sobą, nad emocjami, inteligencji emocjonalnej, a więc taki mózg serca albo mózg serca. Dlatego, że te neurony są neuronami bardzo podobnymi do neuronów, jakie występują w naszym mózgu. A więc wychodzi na to, że nasze serce posiada własną inteligencję. Potrafi się uczyć. Tam następuje nieustanna komunikacja. Inteligencja naszego serca, którą możemy rozwijać, rozwijamy ją przede wszystkim właśnie poprzez nasze emocje, wpływa na nasz poziom pamięci. Możemy dzięki temu rozwijać naszą super pamięć. Wpływa na nasze uczenie się, na to, czy uczymy się szybko, czy uczymy się wolniej. Wpływa również na to, jak się czujemy, na nasz potencjał do tak naprawdę samouzdrawiania. Dlatego, że kiedy jesteśmy w częstotliwości, którą nazywa się właśnie koherencją serca i mózgu, która wynosi 0,1 Hz, wtedy w sposób naturalny wszystkie nasze systemy, wszystkie systemy naszego ciała współpracują ze sobą w sposób zgodny, współpracują ze sobą w harmonii. A więc trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jako ciało jesteśmy złożeni z wielu powiązanych ze sobą systemów. To oznacza, że kiedy czujesz złość, to wpływa ta Twoja złość na wiele systemów Twojego ciała. I kiedy na przykład masz problemy z czymś tam, z jakimś organem, nie wiem, z żołądkiem, weźmiesz tabletkę, to ta tabletka nie wpływa tylko i wyłącznie na Twój żołądek. Ona wpływa na wszystkie inne pozostałe systemy Twojego ciała. Jeżeli by wpływała tylko de facto na tą dolegliwość, na którą Ty ją bierzesz, to nie byłoby takich ostrzeżeń na ulotkach. Więc wszystkie systemy naszego ciała po prostu sobą współgrają, one się sobą komunikują. I właśnie w tej częstotliwości 0,1 Hz, koherencji mózgu i serca, wszystkie nasze wewnętrzne systemy działają ze sobą w sposób, działają, komunikują się ze sobą w sposób harmonijny. Jest ta spójność. Mało tego, w tym stanie serce komunikuje się z mózgiem, wpływając i robiąc taki spory kopniak, jeżeli chodzi o potencjał naszego mózgu, zdolność podejmowania decyzji, naszą otwartość, skłonność do współpracy, w ogóle super pamięć, inteligencję. A więc nasze serce uczy się w sposób niezależny od mózgu. Uczy się poprzez uczucia, poprzez wrażenia. A więc to partnerstwo mózgu i serca jest czymś, co moim zdaniem jest rewolucyjnym odkryciem. I te różnego rodzaju narzędzia, techniki, które wspomagają, wspierają nas w tym, żeby się nauczyć tego, w jaki sposób wchodzić w sposób świadomy właśnie w tą częstotliwość, są dla nas naprawdę ogromną szansą, żeby zmienić swoje własne życie, ale też wpłynąć w sposób świadomy na to, co dzieje się wokół nas. Dlaczego w ogóle częstotliwość 0,1 Hz? To może taka ciekawostka też dla Was. Dlatego, że jest to najbardziej optymalna częstotliwość dla człowieka. Jest to bardzo niska, uniwersalna częstotliwość. Jest to częstotliwość, na jakiej komunikują się ze sobą delfiny, na jakiej komunikują się ze sobą łodzie podwodne. Jest to częstotliwość, która jest częstotliwością pola magnetycznego Ziemi. A więc serce nasze, które z każdym wybiciem, jako ten mózg, mózg serce, jednocześnie jest sensorem, jest transmiterem i odbiorcą. Pole serca, które jest nawet do 100 razy silniejsze niż pole elektryczne serca, które jest do 100 razy silniejsze niż pole elektryczne mózgu, i pole magnetyczne, które może być nawet do 5000 razy silniejsze niż pole magnetyczne mózgu, jest jak ta antena. Antena i transmitter jednocześnie, prawda? I kiedy wchodzimy w sposób świadomy w taką właśnie synchronizację serca i umysłu, w tą częstotliwość 0,1 Hz, synchronizujemy się z naturalnym polem magnetycznym naszej Ziemi, z tą częstotliwością. A więc tutaj ostatnio nawet pisała do mnie Monika, która praktykuje, bardzo się tym zafascynowała, widzi też poprawy różnych sytuacji w jej życiu dzięki temu.
szybkie manifestacje, jak również poprawę samopoczucia, że czuję wtedy po prostu miłość. Dlaczego tak się czujemy wtedy? Dlatego, że jesteśmy zsynchronizowani z częstotliwością naszego domu. Wtedy komunikujemy jakby naszemu sercu, że jesteśmy tą miłością. Komunikujemy swojemu ciału tą miłość i posługujemy się wtedy tym językiem, który nasze ciało rozumie. Językiem magnetyzmu. A więc oprócz tego, że kształt naszego pola serca elektromagnetycznego jest taki sam jak kształt pola magnetycznego Ziemi, to pole magnetyczne i nasze ma dźwięk i to pole magnetyczne Ziemi również ma dźwięk. Wtedy synchronizujemy się po prostu z naszym domem. Dlatego też wtedy czujemy właśnie miłość, bo czujemy, że jesteśmy w domu. Dajemy też taki sygnał wszystkim systemom naszego ciała, że jest bezpiecznie. Jesteś w domu. Wszystko jest w porządku. I kiedy jesteśmy w stanie wchodzić w relacje, w interakcje z tym światem właśnie z tego poziomu, wtedy zachowujemy się zupełnie inaczej. Wtedy nie jesteśmy tak podatni na agresję, na wciąganie się w różnego rodzaju sytuacje, w jakieś bezsensowne być może dyskusje albo właśnie w jakieś takie emocje, prawda, które nas wyczerpują. Działamy po prostu z innej perspektywy i logiczne jest to też właśnie, że podlegamy różnego rodzaju wyzwaniom, więc to nie jest też tak, że będziemy w stanie utrzymać, przepraszam, ten stan, tą częstotliwość przez 24 godziny na dobę. Najbardziej naturalnie nam to przychodzi w czasie snu, po prostu, bo wchodzimy w stan, nasz mózg wchodzi w stan delty, prawda, i po prostu nie mamy do czynienia wtedy z wyzwaniami, więc naturalnie synchronizujemy się, po prostu nasze pole się synchronizuje z polem Ziemi. Natomiast to, że my się wybijamy z tego stanu koherencji, nie funkcjonujemy w nim przez 100% czasu, to jest właśnie to, że podlegamy tym wpływom różnego rodzaju, a więc tym, co się dzieje na Ziemi, konfliktom, trendom różnego rodzaju, pogoniom, naszym fałszywym przekonaniom, fałszywym, no można powiedzieć fałszywym, tak, czy też priorytetom, które już gdzieś tam zdecydowaliśmy, że okej, to będzie dla mnie ważne i za tym idę, prawda? Więc wtedy, kiedy my harmonizujemy nasze serce i mózg, wprowadzamy do swojego życia harmonię z polem Ziemi. Jest to sygnał dla naszego ciała, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy w domu, że wszystko jest w porządku. Więc kiedy potrafimy w sposób świadomy wprowadzić swoje ciało w tą częstotliwość koherencji, tak jak mówię, kochamy swoje ciało w języku, które to ciało rozumie. Monika właśnie pisze, potwierdzam, widzę super zmiany, czekam na urządzenie, które pan kurier przyniesie po świętach. Brawo Moniczka, jestem z ciebie very proud, jak to mówią w pongliszu. Także kochani, kiedy też jesteśmy w tym stanie, budzimy w naszym ciele siły i potencjał samouzdrawiania, bo taki potencjał nasze ciało ma. Przecież kości same się zarastają jakieś skaleczenia, jeżeli sobie coś zrobimy, prawda? Ciało się goi, wszystkie nasze komórki co jakiś czas po prostu one się wymieniają całkowicie. Co kilka lat jesteśmy całkowicie komórkowo nową istotą, prawda? Ja też o tym wiem, natomiast moja świadomość też pewnych rzeczy nie potrafi sobie na przykład przyswoić. Więc to jest kwestia tego, na ile nasza świadomość będzie elastyczna, żeby sobie w ogóle to przyswoić, żeby dopuścić możliwość korzystania właśnie z tej siły naszej wewnętrznej. Prawda? Więc kiedy jesteśmy w sercu, kiedy jesteśmy w stanie koherencji, uwalniamy się od wpływu czynników zewnętrznych na nas, na nasze samopoczucie i na nasze reakcje, interakcje, w które wchodzimy z innymi osobami albo z otoczeniem, w którym jesteśmy. Wychodzimy dzięki temu poza polaryzację umysłu. Wychodzimy dzięki temu poza ego, poza różnego rodzaju identyfikacje, poza etykiety, które albo komuś przykleiliśmy, albo pozwoliliśmy przykleić sobie. Wychodzimy poza ocenianie, podświadome wzorce. To też wzorce, do których się przywiązaliśmy, typu na przykład rodzinne wzorce. Ja do tej pory się na różnych rzeczach łapię albo mnie łapią, prawda? Dlaczego ludzkość ma problem z leczeniem raka? System przekonań. Podobno rak nie istnieje w ogóle. Tak? To jest coś, co wytwarza, jakby, to jest coś, co wytwarza sam nasz organizm, broniąc się przed czymś. Najczęściej jest związany z jakąś traumą. Rak jest odpowiedzią na jakąś traumę głęboką, którą człowiek przeżył. Jest to nagromadzenie emocji, właściwie komórek. Ja tego dokładnie nie znam, bo nie jestem biologiem, tak? Natomiast prześledziłam dokładnie ten proces. Jest to w dużym stopniu nagromadzenie się w receptorach emocji, które nie zostały uwolnione. I dopóki to nie zostanie uwolnione, to po prostu
to po prostu nasze ciało tworzy sobie coś takiego, żeby zwrócić na to uwagę. Więc wiecie, to jest, dlaczego na przykład dzisiaj już nie słyszymy tak wiele o innych chorobach, które kiedyś miały miejsce. Czy to naprawdę jakieś szczepionki? Nie, nie słyszałam o różnego rodzaju nowych zjawiskach. Gabriel, a ty widzę już guru. Wszystko jedno, guru. Ja nie wierzę w coś takiego jak guru albo nie guru. Jedni po prostu coś wiedzą, bo ich to interesuje i fascynuje. I fajnie się tym po prostu dzielić, tak? I już. Nie ma czegoś takiego. Gdyby nasze przekonania odnośnie chorób były tak silne, jak te, które odpowiadają za gojenie ran. No właśnie. Właśnie. Też bym tak chciała. Chyba sobie złożę zamówienie na takie właśnie przekonanie. Nie, bardzo fajnie pisze, Gabriel. Bardzo fajnie pisze. W pełni się zgadzam z tym. Też cały czas o tym myślę. O tym, co przed chwilą napisałeś. Więc a propos koherencji. Tak, tutaj nie mamy żadnych gadżetów. Nie używamy w koherencji żadnych dodatkowych gadżetów oprócz naszego serca i naszego ciała, które jest tym systemem, którego my potrzebujemy się nauczyć obsługiwać tak naprawdę. Więc wystarczy nawet nam 3 minuty po to, żeby dać taki zastrzyk młodości, zastrzyk siły naszemu ciału, zastrzyk takiej motywacji, wytrwałości, nadziei. Dlatego właśnie ja Was zapraszam, żebyście tak właśnie kochali siebie i z tej przestrzeni właśnie wchodzili w interakcję z innymi ludźmi i światem, żebyście się nauczyli tego. Ja zachęcam po prostu, zachęcam Was do tego, żeby się więcej na ten temat dowiedzieć, żeby się nauczyć tych narzędzi, dlatego że to zmienia bardzo wiele za każdym razem, kiedy to robisz, to dodaje coś do Twojego systemu, dlatego że to nie jest tak, że to robisz i to znikło. Nie, za każdym razem, kiedy to robisz, kiedy jesteś w tym stanie nawet przez minutę, nawet przez dwie, to już zmieniasz coś tak naprawdę na stałe w sobie. Cały czas dodajesz nową jakość. Dlatego też myślę, że ten świąteczny okres, taki, w którym jesteśmy, czy też nowy rok, to jest też taki dobry moment właśnie, żeby zagłębić się w nasze serca. Ewa pisze, jest to, jak to jest, skoro myślę sercem prawie cały czas, bo tak mam, zdaje się, z natury, to często słyszę, że jestem naiwna. Jeżeli coś Ci mówi, że jesteś naiwna, to Ci mówi umysł, to nie mówi Ci serce. Dodam, że jestem z lat 60. i wcale nie choruję. Co z tą oceną, jak to traktować? Musisz się naprawdę szczerze zapytać swojego serca i odróżnić te dwa komunikaty. Serce Ci nigdy nie powie, że jesteś naiwna. Szczerze po prostu zapytaj się swojego serca, co Twoje serce myśli na ten temat. Ja na grupie Koherencja Serca publikowałam kiedyś takie bardzo fajne ćwiczenie, które właśnie umożliwia nam komunikację z naszym sercem. Ja je przypomnę tam, więc jak nie jesteś w tej grupie, to cię zapraszam, tylko bardzo proszę, jak się zgłaszacie do tej grupy, odpowiadajcie na pytania, dlatego że ja nie akceptuję osób, które nie odpowiedzą na pytania, ponieważ ja tam organizuję po prostu spotkania, dzielę się wiedzą. Jeżeli ktoś nie odpowie na pytania, to znaczy, że jeżeli nie jest w stanie zaangażować się w odpowiedź, po prostu w napisanie dwóch słów czy jednego zdania, to on się nie będzie angażował na grupie, więc po prostu, jak chcesz tam być, to odpowiedz dlaczego. Więc słuchajcie, kochani, zmierzając już ku końcowi i do naszego wspólnego ćwiczenia, którym się chciałam właśnie z Wami podzielić, to jest taka dobra szansa, dobry czas przy okazji tego wszystkiego, o czym tu mówię, może w kontekście ciekawostki, może po prostu Was zachęcę do tego, żeby się więcej dowiedzieć, żeby przeczytać Bibliotekę Znak Hamadi, albo żeby przeczytać Księgę Henocha, tak, której pisze o olbrzymach i różnych takich fajnych rzeczach, które się zgadzają między innymi z mitami greckimi, rzymskimi, więc ja zachęcam, żeby poszerzać swoje perspektywy. To jest to, myślę, dobry czas też na to właśnie, żeby uwolnić tą naszą taką naturalną tendencję do tego bycia życzliwym, bo my, myślę, w gruncie rzeczy tacy jesteśmy z natury, że my z natury chcemy być życzliwi dla innych ludzi, dla innych istot, żeby uwolnić z siebie to współczucie, żeby uwolnić stare blokady energetyczne, blokady pomiędzy nami i innymi ludźmi, nawet naszymi bliskimi, bo te blokady tak naprawdę podtrzymują cały czas tą iluzję oddzielenia, że ja ściana i inny człowiek. Nasze pola się cały czas wzajemnie przenikają, my siebie nawzajem czujemy, odczytujemy. Ja tego doświadczam na co dzień i Wy zapewne też. I będziecie w stanie doświadczać tego w sposób bardziej świadomy, kiedy zwrócicie po prostu na to baczną uwagę.
że my przenikamy się, że nasze informacje, nasze uczucia, nasze myśli nieustannie po prostu przenikają tą przestrzeń i my wyczuwamy siebie wzajemnie. Więc nie chodzi o to, żebyśmy robili to, byli bardziej w sercu z takich pobudek, że po prostu Bóg chce być lepszym człowiekiem. Zróbcie to dlatego, że chcecie być po prostu bardziej inteligentni, żeby bardziej inteligentni z poziomu serca, że chcecie okazać sami sobie taki akt samoopieki, takiej troski o samego siebie, miłości w stosunku do samego siebie. Z tego powodu Was zachęcam, dlatego że jakby nikt nie będzie Was sądził według tego, czy jesteście dobrym człowiekiem, czy jakimś tam innym. To Wy musicie zmienić historię, którą opowiadacie samemu sobie na swój własny temat. I po to właśnie to robimy. Czemuż nie słyszę? Nie wiem, czemuż nie słyszysz, czy mnie nadal słychać, powiedzcie. Powiedzcie, dajcie znak, czy nadal mnie słychać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Czy nadal jestem w miarę wyraźnie dostępna. A więc ćwiczenie koherencji serca, moi drodzy, może mieć o wiele bardziej korzystny wpływ, niż możemy sobie to w ogóle wyobrażać. To nie są kwantowe narzędzia, to jest zupełnie coś innego, na zupełnie innym poziomie. Coś, co wpływa na absolutnie całą fizjologię, psychofizjologię naszego ciała, na nasze emocje, na naszą odporność. Generalnie zmienia nas jako istotę. Zmienia i podwyższa naszą wibrację. Tak po prostu za każdym razem, kiedy to robimy, kiedy robimy to świadomie i z intencją. Przyczynia się po prostu również do tego, że każdy z nas, kiedy to robi w sposób świadomy, dzięki bardzo za odpowiedź, przyczyniamy się do tego, żeby wysłać taki energetyczny impuls wprost z naszego serca, do otoczenia, w którym się znajdujemy, tak żeby wprowadzić w tym społeczeństwie, społeczności, w której żyjemy, taki dobry impuls do tego, żeby więcej ludzi się podniosło do tego poziomu, żeby więcej ludzi było bardziej spójnych, żeby więcej ludzi było w stanie być właśnie w tym stanie, żeby do niego była w stanie się dopasować, dostosować. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy to po prostu robili, ponieważ wpływamy nie tylko na samego siebie, ale po prostu też na innych ludzi. Więc istnieje również tak zwana globalna inicjatywa koherencji, również założona przez Instytut HeartMath w Stanach Zjednoczonych, która bada właśnie tą spójność społeczną. To w jaki sposób właśnie praktykowanie w grupach, praktykowanie również tego globalnie, dlatego też co miesiąc jest zorganizowana taka globalna inicjatywa, że oni badają, jak zmienia się wtedy pole elektromagnetyczne naszej Ziemi, jakie są, następują w nim reakcje, kiedy dużo ludzi w tym samym czasie wchodzi w tą świadomość serca, wchodzi w stan koherencji i ma to ogromny wpływ, naprawdę ma to ogromny wpływ. Jest to zauważalne właśnie w wahaniach pola magnetycznego Ziemi. Więc to pozytywne sprzężenie zwrotne jest po prostu zauważalne, jest udowodnione. Także kiedy my wytwarzamy w sposób celowy i w sposób świadomy takie spójne pole elektromagnetyczne wokół nas, spójne, pełne miłości czy wdzięczności pole naszego serca, to zwiększamy ten potencjał w naszym otoczeniu, w ogóle też na całym tym globie, na którym funkcjonujemy. Zwiększamy ten potencjał do tego, żeby ta troska, miłość, nie wiem, cierpliwość, otwartość, współczucie, autentyczność była obecna w naszych wzajemnych połączeniach, w naszych wzajemnych interakcjach pomiędzy ludźmi. Dlatego też chciałabym Was zaprosić na koniec tego live'a. Nie wiem, być może chcielibyście o coś zapytać, zanim przejdziemy do ćwiczenia. Widzę, że jest za 13 północ, także fajne spotkanie nam wyszło, wigilijne. Chciałam Was właśnie zaprosić do wspólnego ćwiczenia, tak żeby wysłać taką intencjonalną miłość, troskę, uprzejmość, nie wiem, cierpliwość, akceptację, współczucie właśnie do naszych wzajemnych interakcji, do naszych relacji, naszych połączeń, powiązań, tak żeby dodać tą jakość do takich społecznych interakcji, do pola społecznego,
żeby połączyć się również z naszą wyższą inteligencją, ponieważ poprzez nasze serca łączymy się naprawdę z wyższą inteligencją, z wyższą prawdą, a więc z czymś już totalnie niefizycznym, co jest, co możemy zauważyć jako ekspresja w nas samych, jako intuicja. O tym powiem Wam innym razem, ale też, a może taki webinar sobie zrobimy z ćwiczeniami na temat intuicji, jak rozwijać intuicję, tak żeby jak najlepiej reagować na to, na co się napotykamy w naszym życiu, to co przynosi nam to życie. Tak żeby ta praktyka była naszym nowym, naturalnym, normalnym sposobem po prostu życia, żebyśmy byli tym. Także mam nadzieję, że coś ciekawego wynieśliście albo wyniesiecie. No krzeseł nie możecie wynieść, bo jesteśmy online, ale że wyniesiecie coś fajnego z tego spotkania. I zanim przejdziemy do wspólnego ćwiczenia, w którym Was poprowadzę, to czy macie jakieś pytania, albo może macie jakiś komentarz do tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam? Coś było ważnego? Mam może taką jedną rzecz, którą na przykład zapamiętacie z naszego dzisiejszego spotkania, która była dla Was ważna, albo która z Wami w jakiś sposób zarezonowała. Do usłyszenia, niektórzy uciekają. Kto jeszcze może chwilkę, dosłownie 5 minut, to poczekajcie na ćwiczenie. Ćwiczenie naszej troski będzie polegało na zwiększaniu takiej naszej spójności, koherencji społecznej. Nic nie widzę, nie wiem, czy tu mamy takie lagi po prostu na tym połączeniu internetowym, że ja coś do Was mówię, a do Was nic nie dociera. Może zaraz mi się po prostu tutaj rozsypią te komentarze, ja już zacznę ćwiczenie i dopiero wtedy zobaczę komentarze, które piszecie. Nie, piszecie, że dziękujecie. Okej, kochani. Ja chętnie piszę Ika. Dobrze, kochani. To 5 minutek w takim razie. Jak będziecie mieli jakieś jeszcze komentarze, najwyżej później sobie je doczytam. Natomiast teraz zapraszam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do wspólnego ćwiczenia. Dosłownie myślę, że 5 minut, maksymalnie 10, postaram się poprowadzić Was w takim ćwiczeniu po prostu koherencji społecznej. Taką proponuję nam też intencję, czy takie założenie, żeby po prostu to, co za chwilę zrobimy, żebyśmy tą energię, żebyśmy tą troskę wnieśli do wszystkich relacji, naszych interakcji po prostu z innymi ludźmi, które będziemy wchodzić w najbliższe dni i w nowym roku przez cały najbliższy czas. Okej, kochani. To może w tle grać muzyka, jak najbardziej. Jeżeli lubicie jakąś medytacyjną muzyczkę albo coś relaksującego, można sobie w tle puścić. Więc usiądźcie sobie bądź połóżcie się w sposób wygodny, tak żeby nic Was nie uwierało, nie odciągało Waszej uwagi od serca. Weź sobie takie 3 głębokie czy głębsze wdechy i wydechy. Możesz zamknąć oczy. I skup się teraz na swoim sercu. Przenieś swoją uwagę do serca, żeby bardziej poczuć ten obszar. Możesz sobie tutaj położyć dłoń. I oddychaj miłością i uznaniem, wdzięcznością. Tak, żeby rozgrzać teraz swoje serce, zwiększyć spójność, koherencję Twojego serca i umysłu. Oddychaj miłością i wdzięcznością. Teraz przez 2 lub 3 minuty
Oddychaj uczuciem spokoju, tak jakbyś wdychał czy wdychała miłość, spokój, wyobrażając sobie swój umysł, emocje, ciało, czyli twoją fizyczną naturę, dostosowującą się do kierunku, do mądrości twojego serca. Poczuj, wyobraź sobie, jak twój umysł, emocje i ciało stają się jednością z wibracją twojego serca. Wdychaj spokój. Spokojnie i swobodnie. To zwiększy twoją spójność, koherencję, która z kolei wzmocni intencje twojego serca. Jeszcze oddychaj. Oddychaj uczuciem spokoju, wyobrażając sobie, że twój umysł, twoje emocje, twoje ciało, cała twoja fizyczna natura synchronizuje się z mądrością twojego serca. I podejmij teraz wewnątrz siebie, oddychając nadal, wdychając spokój, takie zobowiązanie, że wykorzystasz te świąteczne energie do tego, żeby podnosić swoją osobistą wibrację i żeby pomóc wznosić, wspierać serca innych osób, innych ludzi. Teraz zobacz siebie, poczuj albo zwizualizuj, jak dodajesz miłość, troskę, uprzejmość, cierpliwość czy współczucie podczas wszystkich interakcji, jakie przed tobą są, w jakie będziesz wchodzić przez najbliższe dni, tygodnie. Zobacz siebie, jak dodajesz miłości, troski, uprzejmości, cierpliwości wobec samego czy samej siebie. Spójrz na swoje relacje właśnie z taką cierpliwością i spokojem. Spójrz na relacje do samego siebie z cierpliwością, akceptacją i spokojem. Możesz to zobowiązanie odnawiać sobie każdego dnia. I ono będzie działać, bo jest złożone w intencji twojego serca. Oddychaj nadal i pamiętaj, że zawsze jeśli poczujesz się zaniepokojony, niepewny lub będziesz wpadać jakieś poczucie winy, urazy czy gniewu, to możesz przypomnieć sobie właśnie to ćwiczenie. Oddychać spokojnie, neutralnym uczuciem, uczuciem spokoju i odłączyć się w ten sposób od takich niskich wibracyjnie uczuć. Kontynuuj, aż poczujesz, że cała twoja energia, cała twoja wewnętrzna wibracja zaczyna się przesuwać, zaczyna się zmieniać. Poczuj ten wewnętrzny spokój, tą ciszę,
która znajduje się w samym centrum Twojego serca. I teraz poświęćmy chwilę na to, żeby podzielić się tym, żeby promieniować naszą spójną troską, cierpliwością i miłością, naszym sercem wobec naszych przyjaciół, rodziny, współpracowników, wszystkich innych osób, z którymi współpracujesz lub się stykasz. Poczuj, że promieniujesz do swojego otoczenia i do tych wszystkich bliskich Tobie osób tym uczuciem spokoju, harmonii czy wdzięczności. Ja sobie wtedy wyobrażam siebie jako takie słońce, z którego promienie dobra, spokoju czy miłości wychodzą, dosięgając wszystkich ludzi, których znam, nie znam, których kocham. Poczuj, jak wypromieniowujesz to z siebie. Oddychaj cały czas spokojnie i miarowo. I zakończmy teraz, wysyłając nasze współczucie do wszystkich ludzi na tym świecie, którzy być może są zestresowani, niepewni, żyją w jakimś konflikcie, cierpią z jakiegoś powodu, nawet od zmian pogody. Tak, wiemy, że tutaj było tsunami. Tak, wiemy, że mamy żałobę narodową. Wyślijmy tą naszą miłość, współczucie, wsparcie do wszystkich osób, które cierpią z jakichkolwiek powodów czy zawirowań psychicznych, emocjonalnych. Poczuj, jak tą swoją miłością, cierpliwością, spokojem obejmujesz wszystkie te obszary, które tego potrzebują, wszystkich ludzi, którzy tego potrzebują. I dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja się kłaniam mojemu sercu. Dziękuję Wam również za to, że dzisiejszego dnia znaleźliście czas, żeby być ze mną na żywo, że chcieliście tego wszystkiego posłuchać, że chcieliście ze mną porozmawiać, podyskutować, podzielić się też swoimi myślami. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że jak jesteście sami, macie czasami poczucie takie, że jesteście sami, to już wiecie, że nie jesteście, że jest nas dużo, dużo więcej i że zawsze możemy dla siebie być, kiedy sięgniemy do tych jakości serca, bo jak jesteśmy w tej perspektywie, podziały nie istnieją. Gabriel, to ja dziękuję Tobie również. Wspaniale było Cię gościć. Basia, dziękuję również. Wszystkiego najlepszego wszystkim. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jak się czujecie? Mam nadzieję, że podejmiecie takie szczere też intencje po prostu, żeby właśnie tą energię, którą przed chwilą wytworzyliśmy, żeby wnieść w swoje relacje przez najbliższe dni, tygodnie, a może nawet lata, że będziecie sobie przypominać właśnie tak proste ćwiczenie, które można zrobić,
nawet wtedy, jak będziecie, nie wiem, iść do pracy, żeby tam przygotować sobie dobre pole do działania. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za wspólne ćwiczenie, za to, że byliście ze mną. O, dzięki bardzo. Dzięki, pozdrawiam Was. Namaste, serduszko dla wszystkich. Hej, jestem aniołem. Postaram się dorosnąć do tej roli. Dzięki kochani i do następnego lajfika. Pozdrawiam, zapraszam na moje stronki, kursy, szkolenia, czokolwiek, albo do pogadania. Pa, pa, pa. Miłych świąt. W przestrzeni serduszka.